Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, jest siódmy, a ja jeszcze żyję z Sylwestrem. Nostalgicznie jestem głową, słuchajcie, podczas imprezy sylwestrowej od 1, od 20, od 30 do 6 balowałem non-stop, tak więc fajnie, pozytywnie wszedłem w rok 2021. No i też życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a teraz przejdźmy do newsów, które mnie zaciekawiły, słuchajcie. Ja już niestety wędruję do pracy, żeby iść pracować i zarabiać na kolejne zabawki. No i co? No i słuchajcie, God of War Ragnarok trafi na PlayStation 5 i PlayStation 4 prawdopodobnie, tak twierdzi deweloper, były deweloper Santa Monica Studios, jest o tym nawet święcie przekonany. Jeżeli trafi na PlayStation 4, wydaje mi się, że będzie na tym samym silniku graficznym co obecny God of War. No, majstersztyk graficzny, ale wiadomo, mógłby odnieść jeszcze większy sukces. Bardziej dopieszczony, jakby był bardziej dopieszczony pod PlayStation 5, ale pewnie Ragnarok będzie tym majstersztykiem graficznym. Zobaczymy. No, wiadomo, nie zapomną o 110 milionach posiadaczy PlayStation, tak więc no, stety, niestety, trzeba zrozumieć. Ci, co nie posiadają PlayStation 5, to z miłą chęcią grają sobie jeszcze raz, nowe przygody Kratosa. Tak więc news, spoko, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy powinien wyjść stricte już pod PlayStation 5, czy jeszcze chcecie, żeby wyszedł pod PlayStation 4 lub PlayStation 4 Pro, oczywiście jednoznacznie. No i słuchajcie, to już jest plotka, że Nintendo Switch Pro powstaje. To jest plotka już stara, ale cały czas jest coś odświeżane. Prawdopodobnie w marcu ma taka konsola być jakieś pierwsze informacje odnośnie tej konsoli. Zobaczymy. O kryptoninie Aula, tak się pisze. Urządzenie ma być mocniejszą wersją hybrydowej konsoli, tak więc hybryda prawdopodobnie zostanie. Wyświetlacz ma być 4K, słuchajcie, no i prawdopodobnie gierki też już mogą osiągnąć takie, nie wiem, czy to będzie dynamiczne 4K, czy natywne 4K, ale mówi się po prostu o rozdzielczości 4K, jak i w wyświetlaczu, jak i w grach. O, jest bryka, słuchajcie, Józefa Piłsudskiego. Tak więc tutaj swoją brykę. O, elegancko, co? Fajna bryczka Piłsudskiego, tutaj ją parkuje. Nieopodal jest jego pałac, można rzec, a tam jego pomnik. Ale my na razie z łazienek jeszcze nie będziemy wychodzić. Przejdziemy się, bo jeszcze mamy parę newsów. Tak więc no, zobaczymy, co z tym Nintendo Switch wersji hybrydowej. Zobaczymy, wszystko przed nami, na pewno coś szykują, ale ciekawe, jak to będzie, czy będzie zdolność grania z gier z Nintendo Switch, tego jestem mocno ciekawy. Zobaczymy, wszystko przed nami w takim razie. Słuchajcie, no dużo użytkowników Xbox Series X narzeka na awaryjność kontrolerów, które moim zdaniem są bardzo dobre, wytrzymałe, dobre. Jeden z komentarzy, ktoś mi napisał, bo mi upadł, czy coś się tam poluzowało. Nie, Xbox padzik jak najbardziej śmiga, ale ja obecnie miałem raz problem z kontrolerem Xboxa. To było w przypadku Xbox One. Po prostu jeden analog z dnia na dzień po prostu przestał działać, cały dryfował, zepsuł się raz na lewo, raz na prawo, zależy do której ścianki był przytulony. Tak więc no, teraz użytkownicy w nowych kontrolerach skarżą się przede wszystkim na rozłączenie się kontrolerów, czyli po prostu jak parujemy kontroler na Bluetootha, no to niektórym się rozłącza taki kontroler z konsolą, muszą wtedy sparować go kablem, grać na kablu i tak dalej. Tak więc Xbox obiecał poprawę pod tym względem, tak więc czekamy. A jak już mówimy o, słuchajcie, kontrolerze, no to Xbox Series X może bardzo szybko otrzymać kontroler z funkcjami DualSense. Microsoft pyta odnośnie użytkowników w specjalnej ankiecie i prawdopodobnie już taki prototyp jest
tworzony. Taki kontroler może zadebiutować nawet dosyć szybko. O czym mówimy? Mówimy o tych funkcjach, które dostarczył nam PlayStation w dniu premiery PlayStation 5. Nowy kontroler DualSense, haptyczne wibracje, no super się one sprawdzają w strzelankach dla singla, żeby pamiętać, dla singla, jeszcze raz dla singla. No i spodobało się to chyba graczom i też taką funkcję mają montować w kontrolerze od Xboxa. Ja będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Czym więcej barierów, tym lepiej. Czy to PlayStation zerżnie od Xboxa, czy odwrotnie, aby się uzupełniały i dostarczały nam nowych tematów. Za mną Fryderyk Chopin, słuchajcie. Replika, bo została zburzona. Oczywiście. I słuchajcie, kolejna sprawa. Gameplay z polskiego The Medium. Bardzo czekam na ten tytuł. Jest to studio Bluebird Team z krakowskiego, słuchajcie, miasta, z Krakowa, prosto z Wawelu. No i co? I co oni nam szykują? Fajną grę przygodową w stylu Alan Wake'a. Tak bym chyba na razie tak to oceniał. I gameplay został ujawniony, 15 minut gameplayu, słuchajcie, mechanika z dwóch światów połączonych, bo w tej grze będziemy mieli stricte dwa światy, połączenie rzeczywistego z jakimś, nie wiem, psycho, co nam w naszej psychice siedzi. No nie wiem, jak to bardziej można ująć, bo też nie chcę sobie spoilerować dużo przy tej grze, ale takie mam wrażenia, że gra będzie dobra. Tak więc gra zadebiutuje już 28 stycznia, dzień przed moimi urodzinami, tak więc no, fajnie, w szczególności, że w Game Passie trafi od razu w dniu premiery. Tak więc oczekuję niezmiernie, w Game Passie się pojawi, ale też gra zadebiutuje na PlayStation 5 oraz na PC-ta. Gra nie zadebiutuje na starsze modele, dobrze pamiętam. Jeżeli tak, to koniecznie nie poprawcie, ale z tego co wiem, ona jest stricte dedykowana nowym konsolom. No i kolejna fajna plotka, nie plotka, bo Xbox Series XS, kochani. Microsoft rejestruje znak towarowy. 29 grudnia Microsoft złożył do amerykańskiego urzędu patentowego wniosek o rejestrację znaku towarowego Xbox Series XS. Na pewno chodzi, opis sugeruje oczywiście, że chodzi o konsolę, ale to nie znaczy, że to będzie konsola, tak? Rejestruje znak towarowy nie jest potwierdzeniem, że konsola takowa powstanie, ale znak towarowy, słuchajcie, stricte Xbox Series XS jest, słuchajcie, w urzędzie patentowym. Tak więc czyżby nowa konsola jeszcze mocniejsza od Xbox Series X? No naprawdę, to byłoby, jeżeli coś takiego, może to już jest temat, słuchajcie, na półgeny, które może zadebiutują za 3 lata najwcześniej, co? Dużo pytacie się mnie odnośnie, czy takowe konsole mogą zadebiutować w 9 generacji, a ja jestem pewny, że na pewno zadebiutują, na pewno Microsoft szykuje nam jeszcze jakąś konsolę. No i PlayStation też pewnie pracuje przy PlayStation 5 Steam, jestem tego pewien, no bo konsola jest, jak na konsolę, jest olbrzymia i największą konsolą w historii ever. Jest fajna, jest piękna, ale jest największa, tak więc na pewno PlayStation tutaj z czasem da nam mniejszą konsolkę, słuchajcie, do naszego użytku. No a konsole mocniejsze na pewno też powstaną, ale spokojnie, wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo rzeki w wodzie musi płynąć, żeby takowe konsole wydały. W szczególności, że mało kto jeszcze kupił konsolę PlayStation 5, a wiadomo, na razie się skoncentrujmy na obecnych konsolach, bo to jest duża, daleka przyszłość moim zdaniem, jeżeli mówimy o pół generacjach, jak jeszcze dobrze nie kupiliśmy obecną generację. Tak więc, no ale coś widać, Microsoft planuje i z kontrolerami i planuje, słuchajcie, tutaj nazwę nową wrzuca, no na pewno coś działają. No i tyle, miałem 6 punktów z newsów, które mnie zainteresowały. Ręka mi odpadnie, bo dosyć nawet jest mroziaście w Warszawie, słuchajcie. Kładki śniegu lekkie spadają z nieba. No i co?
lecę do pracy. Niestety, niestety, life is life. Na. Tak więc ja duchem jeszcze jestem w czasie Sylwestra, w czasie zabawy. Pożegnaliśmy rok 2020 i witamy rok 2021. No i trzeba się wziąć do roboty. I pozdrawiam serdecznie. Cześć.